Szanowni Państwo, to krótko. Tutaj jak najbardziej rolnicy dostaną te pieniądze, one będą wypłacone do 15 grudnia. Wymagało to zmian, przesunięcia środków w kwestii formalnych w momencie, gdzie skończyły się środki unijne na to działanie, bo ono akurat było częściowo ze środków unijnych. Konieczne było przesunięcie środków krajowych. My te środki krajowe mamy zapewnione i rolnicy nie muszą się obawiać, wszystkie te pieniądze zostaną wypłacone. Natomiast panie pośle, ja bym chciała, żeby pan zamiast na takiej, przepraszam za kolokwializm, politycznej nawalance, skupił się na kwestiach systemowych. Bo oczywiście pomoc doraźna dla rolnictwa jest bardzo ważna, bo mamy trudną sytuację, ale najważniejsze są rozwiązania systemowe, żeby w długiej perspektywie zbudować opłacalność, zbudować dywersyfikację i dlatego zaproponowałam 8 projektów ustaw systemowych i zachęcam do tego, żeby się z nimi zapoznać i dyskutować merytorycznie. Dziękuję.